Drogie panie, postanowiłem was zbulwersować, ponieważ zastanawiam się od dłuższego czasu nad sensem i słusznością związku małżeńskiego i uważam, że ten sens i słuszność możliwe, że istnieje, ale należałoby go odkryć na nowo. Sens związku małżeńskiego, to znaczy tego, żeby kobieta przysięgała swojemu mężczyźnie, że będzie, właśnie, że co będzie? Że będzie go traktować lepiej niż każdego innego mężczyznę, każdego innego faceta na tym świecie. Każdego. Nawet syna. I to jest, kochane, mało prawdopodobne. Ponieważ bardzo często kobieta traktuje swojego syna lepiej niż swojego męża. Nie tylko w momencie, kiedy ten on się urodzi, kiedy go ona karmi piersią, bo wtedy to go strasznie dobrze tego traktuje. Męża rzadko kiedy tak dobrze traktuje. No, ale poza tym, jak ten chłopak dorasta, to ta kobieta robi kardynalne błędy w swoim życiu, czyli porównuje ojca z synem w taki sposób, że syn wychodzi lepiej w tym porównaniu niż ojciec. Gorzej, to co potrafią zrobić kobiety, to kobieta naprawdę zdarzają się takie sytuacje, aż trudno w to uwierzyć. Kobieta zwraca się do syna, żeby syn ją bronił przed ojcem, znaczy przed mężem, a przed syn ma wystąpić przeciwko ojcu w obronie, nie wiadomo jakiej obronie. I to, kochani, uważam, że ja wiem, że wy kobiety nie jesteście nawet świadome tego, że żaden facet na świecie nie powinien zostać postawiony w takiej sytuacji. Czemu? Ponieważ tu nie chodzi tylko o męża. Tu chodzi o tego syna. Syn ma widzieć w swoim ojcu, jeśli nie bóstwo, to przynajmniej chociaż autorytet. Natomiast jeżeli matka mówi, stań w mojej obronie, to temu synowi świat się wali na głowę. I dlatego, drogie panie, zanim kiedykolwiek jakiemukolwiek facetowi powiesz, że go kochasz, to powiedz, że zawsze go będziesz bardziej kochać niż syna. No. I chciałbym wam, drogie panie, powiedzieć, że im bardziej was to zbulwersuje, tym lepiej. Ponieważ niestety, ale istnieje część kobiet na tym świecie, które są gotowe porównywać ojca z synem w taki sposób, żeby wychodziło, że syn jest lepszy. Kochane, takiemu synowi się w głowie przewraca, jak on nagle się okazuje, że jest lepszy od swojego własnego ideału, autorytetu, od swojego własnego Boga. Taki chłopaczek przeżywa coś dużo gorszego niż trzęsienie ziemi połączone z wybuchem wulkanu i skacem trzydniowym. Ponieważ to jest na trwałe, świat mu się wali. I dlatego, drogie panie, jeżeli nie jesteś gotowa swojego faceta kochać najbardziej na świecie, to mu o tym powiedz, niech on się sam do tego zdecyduje. No, a decyzja będzie jasna.